Pary młode prześcigają się w szukaniu pomysłów i inspiracji dotyczących organizacji ślubu i wesela. Z Agą jesteśmy jednak zdania, że czasem warto jednak posłuchać swojej intuicji i wrażliwości. A że jesteśmy na targach ślubnych, to co Magda, ścigamy się, kto znajdzie lepsze inspiracje? Magda od razu zwróciła uwagę na stół, przy którym robione były nietypowe obrączki. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Urzekł mnie niesamowicie ten przepiękny stolik, przy którym pan siedzi. Co pan robi, proszę powiedzieć? Wykonuję obrączki. Tutaj wykorzystuję stare srebro. Często przy różnych naprawach zostają mi fragmenty starego srebra, kandelabry, stare kielichy. I zamiast je oddawać do rafinerii, to z tego starego srebra wykonujemy właśnie takie obrączki w trakcie pokazu. Każdy może sobie poczuć. Każdy to znaczy, że ja też? Jak najbardziej. Czyli mogę? Zamieniamy się. Tutaj, tak? Dobra. Magda zabrała się do pracy. Zobaczcie sami, jaki był tego efekt. Z czego jeszcze taką obrączkę moglibyśmy wykonać? Specjalizuję się też w wykonywaniu obrączek z meteorytu. Nie przesłyszałam się? Tak, kawałek gwiazdy. Tutaj pani widzi właśnie meteoryt. Gdzie znajduje się meteoryty w ogóle? Na pustyniach najłatwiej je znaleźć, czyli wyjazdy Afryka, Azja. A jeszcze proszę mi powiedzieć, czy ceny biżuterii, obrączek z meteorytu wyróżnią się od cen klasycznych obrączek, jakie pary często zamawiają? Powiem tak. Materia kosmiczna, cena przyziemna. Nie odbiegają od cen, które... Nie z kosmosu. Tak jest. Także są porównywane z cenami biżuterii artystycznej. Czyli jakie to są widełki? Proszę panią, 2, 3, 5. Różnie. Zależy od tego, jaką kompozycję tutaj chcemy sobie zrobić.